Jeśli do końca kwietnia rodzice lub opiekunowie dzieci złożą wniosek o wsparcie z programu Rodzina 800+ na okres rozliczeniowy 2024-2025, będą mieli gwarancję wypłaty świadczenia bez przerwy. Jeśli wniosek wpłynie w maju, świadczenie otrzymamy do 31 lipca wraz z wyrównaniem od czerwca, a jeśli w czerwcu, to ZUS wypłaci pieniądze do 31 sierpnia. Także z wyrównaniem od czerwca. Świadczenia na podstawie wniosków, które wpłyną od lipca, będą już wypłacane tylko z wyrównaniem od miesiąca, w którym wpłynęły. Wnioski na nowy okres świadczeniowy można złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji mZUS, dostępnej na urządzenia mobilne, np. telefony komórkowe czy tablety, platformy usług elektronicznych PUE ZUS, bankowość elektroniczną i portal Empatia. Środki z programu są wypłacane wyłącznie na wskazany numer rachunku bankowego. Korespondencja, która dotyczy wniosków, odbywa się elektronicznie przez portal usług elektronicznych, nawet wówczas, gdy wniosek został przesłany inną drogą. W przypadku, gdy na PUE ZUS pojawi się ważna informacja dotycząca 800+, rodzice otrzymają powiadomienie mailem, SMS-em lub w aplikacji. Do tej pory lubuscy rodzice i opiekunowie złożyli już prawie 81 tysięcy wniosków o 800+ na nowy okres świadczeniowy.